Przegwizdane. Czekaj, skopię go. Czekaj, kopię go po jajach. Widzimy cię. Przy okazji, ogromne podziękowanie dla wszystkich wspierających, a w szczególności dla złotych wspierających. Jeżeli również chciałbyś być wspierającym, to obczaj wszystkie szczegóły, wszystkie bonusy pod linkiem w opisie. Dzień dobry, cześć i czołem na was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł, a ze mną jest Joszelka i Ren. Hello. I moi drodzy, dzisiaj GTA Online kradniemy ostatni samochód, robimy przygotowanie, będziemy robili kradzież ostatniego auta i słuchajcie, na razie może tutaj usiądźmy jeszcze chwilę. Siedzimy cały czas. No, bo słuchajcie, bo będą nowości. Musimy to jak najszybciej zrobić, ten ostatni napad, bo co tydzień mają być nowe auta do kradzieży, ale to jest pikuś. Co więcej, jest wyciek, był wyciek informacji i oprócz tego będzie jeszcze napad nowy. Okay. Powiązany, jak dobrze pamiętam, z policją i z firmą Clackenbell, te od kurczaków. Także będzie można tam wybrać i to nie będzie związane z samochodami, to będzie, będzie możliwość wybrania, czy to będzie na cicho, czy na agresywnie, więc to nie jest zwykła kradzież auta. Okay. To będzie zupełnie coś innego, jeszcze nie wiadomo, w jaki sposób to zaimplementują do gry. Dobra. Co więcej, ma być też nowy radiowóz, Muscle Car. Co więcej, ma być jeszcze świąteczna ciężaróweczka, malowanie, która będzie śmigać po ulicach, ma być śnieg, więc będzie się działo, będą kostiumy świąteczne mają się pojawić, tryby świąteczne mają się pojawić, po prostu nas rozwali. Więc ja już wstaję i ruszamy dupcie, bo naprawdę musimy to jak najszybciej skończyć. Reniferem? Bo za chwilę po prostu będziemy mieli po prostu wielki wystrzał świątecznych różnych rzeczy. Dobrze, to dawaj, tu widzę zielony, jest jakiś zielony. Tak. Czerwony jest niebieski. We Evil. I niebieski jest niebieski. Benefactor We Evil. O, miotła to je tu poza. To jest najtańszy samochód, jaki jest teraz do ten. 20 tysięcy oczywiście musimy przygotowań. Weź ten niebieski. I lecimy. Niebieski już robiliśmy. Nie, dobra. To prawda. Ogólnie jedna ważna rzecz. Jeżeli chodzi o ten napad, to jest kradzież pojazdu kontenerowiec. Będziemy kradli samochód na kontenerowcu. Kurczę. A najpierw trzeba zrobić przygotowania. Zrób zwiad doków. Ej, bez jaj, ona była we mnie. No byłam. Joszelka była we mnie w tym momencie. Co jest grane? Mówiłam. Ja cię kręcę. Nie rozkminiał tego. Dobra. Kaj, wy jesteście. Ja mam tutaj driftowóz, więc to lipa straszna. No ja go schowałam, bo to jest tylko do driftów. No, to się nie nadaje, żeby jeździć, nie? Tak. Zapraszam. Dobra, Ren nam zwyzywał samochód, którym możemy pojechać wszyscy razem. Jak fajny. I jednocześnie... Ja do tyłu jako dziecko. Tam z tyłu fajne. Nie ma możliwości. Do fotelika jadę. No, dobra. Można z tyłu. No weź mi mój driftowóz piękny. Tu jest strzałka, nie zamontowałem tego. Dobra, słuchajcie, lecimy na Wyspę Elizejską do doków, zrobić zwiad na razie. Żeby zobaczyć właśnie kontenerowiec, zobaczyć co tam, jak tam i tak dalej. Jak ty jedziesz? No nie wiem, tutaj, tak jakoś... Parkingiem. Dobry. No ta pani chyba ubolewa nad swoim losem. Ładnie myślę, że już nie. A tamta to jednak się wystraszyła. Ogólnie będziemy potrzebowali też później prawdopodobnie jakiś szybszy pojazd, bo część przygotowań pewnie będzie nie tylko tutaj w okolicach, ale gdzieś pewnie też trochę dalej. No dobra. Więc wtedy buzarda wezwę oczywiście. Dobrze, panie pilocie. Jak najbardziej. Oby nie było dziury w samolocie. A się rozbijasz. No to jest taktyczne, to jest taktyczne, utorowywanie drogi. Pusta droga, ale nie, no wjadę w tego jednego. No jak masz większe auto, tak się zawsze robi. Tak? No. A jak? Okej. Dobra. Cyknąć pociszcza. Tylko część trzeba będzie jakoś chyba spróbować po cichu zrobić, podejrzewam. Bo tutaj widzę, że tutaj mamy tych typiarzy. Dobra, pojedź w lewo. Dobra, jadę w lewo. Tu w lewo jakbyś pojechał. O, stop. Czekaj. Ja czekaj, tutaj trzeba wejść do środka chyba. Tak, do środka trzeba wejść, no co ty? Zobacz, bo tu pan... A tu pan... do biura trzeba wejść. Tak, bo tu jakieś dokumenty będziemy musieli chyba zrobić prawdopodobnie. Aha, myślałam, że trzeba zagadać tego pana robotnika. Chyba mnie zauważył. A, chyba bardzo. Chyba masz przegwizdane. Czekaj, skopię go. Tutaj. Czekaj, kopię go po jajach. Widzimy cię. Kurczę. Dobra. Się tam zrób, pamiętaj o tym. No dobra, o, figurka tu jest. Tak, tak, no ogólnie tych figurek ja jakoś specjalnie zbierałem, wiesz. Dobra, zdjęcie. Wysłałem do Jamala.
O. I gdzie wy pojechaliście? A, kolejne zdjęcia robić? Tak. Dobra, spoko. Tutaj. To jest zdjęcie. Nie wiem, co jest, gdzie jest zdjęcie. Nie widzę. Kontenerowiec. Kontenerowiec widzę, okej. I łańcuch tam trzeba było zrobić chyba, nie? Tak, zaraz zobaczymy. Łańcuch jest pikuś. W ogóle ja nie rozumiem, ten łańcuch to przecież spokojnie można byłoby przeciąć po prostu karabinem. No Paweł, dlaczego wchodzisz? No przejechałaś mnie po prostu. Stałam w miejscu. Tak, jasne. Dobra, to jest ten kontenerowiec, który mamy napaść. Okej. Okay. Ben, wsiadaj. Mały. Ben, Ben. Ben? Mały Ben, mały Ben, dobra, chodź. Mały Ben? No mały Ren, dobra. Dobra, jesteśmy z powrotem. Chodźcie, podejdźmy sobie do ściany płaczu. Ściana płaczu? Tak, robimy kolejne przygotowania. Czyli w tym momencie będziemy mieli jeszcze misje organizacyjne w postaci sabotaż i przebranie, skylift, opcjonalnie sabotaż wsparcia z powietrza, no i zadania. Nożyce do metalu, to jest dla mnie absurdalne, bo nożyce do metalu można sobie kupić, to nie jest jakieś coś nielegalne. Łódź, okej, rozumiem, ale flary tak samo. Flary można sobie kupić w sklepie po prostu, nie trzeba po niej jechać i kraść. Ale mamy też w ekwipunku flary, to nie rozumiem po co. No flary takie strzelane, a to są takie flary przyczepiane. No, bez sensu. Dobra, więc weźmiemy sobie sabotaż wsparcia z powietrza w takim bądź razie. Okej. Okej, teraz mamy limit czasowy, czy nie będzie tu limitu czasowego? Na razie nie widzę. Wiesz co, przede wszystkim ja sobie podejdę, może 7 weźmy... 7 kilosu. Polećmy helikopterkiem. Dobrze, tylko na razie stąd wyjedziemy. Pojazdy prezesa, buzard. idę, biegnę już. Pomóc ci? Nie, spokojnie. Zapraszam do śmigłowca, będziemy się śmiglić. Dobra, to ja tylko wysiądę. Okej, 10 minut. 10 minut mamy. Z czego to jest 10 minut na dojechanie tam. Ogarnięcie tematu. A później standardowo... Ale co poważnie! Teraz co za latarnia! No moje latasz teraz jak ja. Bo latarnia mnie wyhaczyła tam. Tak mi zaparkowali. No, dobra, słuchajcie, dolatujemy do Sandy Shores. Zaraz zobaczymy. A to nie, to nie tutaj, patrz to kawałek dalej. No ja myślałem, że na samo lotnisko mamy do Sandy Shores, a to mamy do tej mieściny tutaj. No tutaj obok, no. Okej. Gdzieś tutaj do domku, któregoś trzeba będzie wbić prawdopodobnie za chwilę. Zobaczysz żółty punkt, to wiesz gdzie sikać. Kaś tutaj? No. Dobra, widzę żółty. Dobra, włamujemy się do mieszkania pilota. Dobra, idziemy mu na... Go, dzisiaj Joe, wjeżdżamy na pełnej, okay. Szybko, śmiało. Motorek mu zabierz, tak, wrąbałem ładnie. Się w drzwi. Okej. Okay. To jest pilotem i tu mieszka. Pilot! Tutaj! Walczyć chcę! Eliminowałem pilota. Niezbyt, co? Dobra, musimy znaleźć komputer. Patrz, Ren, stoisz obok komputera tutaj. Nie ma komputera. Tutaj komputer. Czekaj, skorzystam z jego... Ej, jakie on rzeczy tutaj ma na tym komputerze. On gra. Czekaj, ja to skasuję mu historię przeglądania, bo wstyd. Ale po prostu. Ale po co mu muszę kasować? Niech się wstydzi. Znaczy już nie ma czego, a ale... bo widzisz tu takie rzeczy, a tu takie ten... Świeczuszki są takie klimatyczne. Wyjdź z mieszkania pilota. Ej, słuchajcie, bo czas dobra, nam leci, nie? Chciałem powiedzieć. Czas nam leci. No dobra, nie zdążymy. Tak było. Musimy się teraz, będziemy musieli rozmnożyć, bo na bank będziemy mieli trzy rzeczy do ogarnięcia. Joszelka, bierz jakiś dobrze, pojazd, masz motocykla. Ren, bierz swojego opresora. I teraz proszę tak. Ren, za Mont Chiliad jest punkt, mega daleko to będzie, bo to trzeba być opresorem. Joszelka tutaj obok nas, po prawej stronie jedzie. A ja polecę do tego tam, który jest po lewej stronie. I to są helikoptery? Tak, to są helikoptery. Helikoptery do roztegowania. Let's go. Dobrze. I w tym momencie nam zostało jakieś 6 minut na to, żeby odwalić wszystkie trzy te. Wyobraźcie sobie, że jesteście sami. No to byłoby ciężkie. Nie zwiększa się czas? Nie. Totalnie nie. Oh no. Więc ogólnie wiecie, no bez opresora czy śmigłowca no może być faktycznie problem, nie? Dobra, Jeszelka, to ty bierzesz tamten punkt, Ren tam za Mont Chiliad. Wspinam na górę. No, bo ciężko przelecieć górę ciężko jest ogólnie. Ła, samochód mnie potrącił, no ty parubo. No górę jest. A, no bo tak, bo Jeszelka ma motocykl. Racja. Nie, tak w miejscu. Dobra, czyli tak, tu mamy bazę wojskową, to żeby nie przelecieć nad bazą wojskową muszę uważać.
Chociaż nie wiem, czy to jest oskryptowane jakoś, bo normalnie nad bazą to po prostu strzelają. No. A tymczasem mamy misję. Więc zobaczymy. Show must go on. Dobra, dolatujecie tam już? Ja tak. Już jestem i strzelam do nich, ale wiesz, mój cel to tak trochę... Albo możesz snajperkę wziąć tam, w pilota postrzelać. Tylko ja nie mam takiego celu jak ty, wiesz? No to po śmigłowcu postrzelać po prostu. Obstrzelać mu tam. Niech biorę się obstra. Tutaj co innego. Chyba już nie dolatuję. Dobra, Ren niszczy Mavericka. Ja już widzę swojego. Im więcej Mavericku zniszczy, to przez wsparcie będzie potrzebne. Dobra, no czemu wszystko nie doleciało? No w końcu. No dobra, już Rzeka niszczy. Ja nie trafiłem. No ja nie trafiłam z Ej, też bez jaj, co jest granat? Jakie lipne. Dobra, trafiłem. Okej. Okay. Pięknie, zrobiliśmy wszystkie trzy śmigłowce osłaniające, już są rozwalone. Ale nie zorientowali się, że do nich strzelałam, jak 10 razy mi snęłam. Dobra, słuchajcie, ogólnie nam się pojawiły teraz tutaj zadania. Czekajcie, gdzie to jest najbliższe? Zadania nam się, torebki pojawiły, tylko czekaj, gdzie te torebki są? Jedna torebka, druga i wszystkie są w mieście. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Tutaj musimy się skontaktować, żeby ukraść łódź do kradzieży pojazdu. Dobra. Jakiś pan strzela do nas. Weź go tam łucisz, dobra. Dobra, słuchajcie, gdzieś jest tutaj... Gdzieś tu, będzie, łódź. Gdzieś tu łódka będzie do ukradnięcia. Tutaj? Dobrze. Nie wiem jeszcze, zaraz Jamal zadzwoni, to się dowiemy. Dobra, dłuchaj, tutaj gdzieś jest wejście chyba. Nie ma alku. Słuchajcie, tu jest gdzieś wejście. Jeszcze nic nie zaznaczone. Nieoznaczone. Macie, dajcie znać, czy macie zaznaczone. Macie, no bo już mi się wyświetla. U mnie jeszcze nie. Mamy to samo spóźnione, co zawsze. Dobra, już mam. Macie? Tak? Czy ma... No macie. No dobra, no to wchodzimy. Mówcie, czy macie, czy nie macie, bo będę wchodził sam. Grozisz nam, że będziesz wchodził? Tak. Prośba, obietnica. Dobra. Ukradnij łódź, dobra. Ponton lub Sea-Sharki musimy ukraść. No ale tu nie ma przecież. Spokojnie. No jestem spokojna. No, nikogo nie ma. Ogólnie tutaj jest... No tak, nikogo nie ma, nie? Totalnie. Ogólnie nie, to jest Strzelańsko tutaj mamy. Ogólnie to się cieszę. Tylko nie wódź, nie wódź! Nie wódź, nie wódź! Tam są łodzi i samochody, które nie możemy zniszczyć. Więc bez wybuchowych, słuchajcie. Bo musimy zostawić sobie samochód, którym odholujemy w ogóle, nie? Także... Jeszcze jakiś typiarze mi strzela. Coś tu jest jeszcze, tam. Dobra. Okej, okay, dobra, słuchajcie, chyba tam jeszcze ktoś jest. Tam cały czas. Tam jeszcze jest typiarz. Dobra, słuchajcie, proponuję, że wezmę ten samochód. O kurczę, jeszcze tutaj. Proponuję, że wezmę ten samochód do holowania, bo on będzie chyba troszeczkę szybszy. Dużo tu rzeczy. Nowszy. Mamy tylko jedną ukradnąć? Tak, mamy wybrać. Ja myślę, że weźmiemy ponton, bo jesteśmy w trójkę, a Sea-Sharki tam są pokazane w sumie dwa. Więc nie wiem, jak to wygląda, czy będzie trzeci. Dobra. Więc tu podłączymy sobie to. O. Wsiadajcie do auta. Go, 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 go. Jedziemy. Dobra, wyjeżdżamy. I ten ponton teraz będziemy musieli dostarczyć... O, przyjechali. Na złomowisko. Wow! No Paweł! Te dwa światełka i ta mina na dole to taka złowroga. Co? Na tym pontonie. No patrz, ponton ma dwa czerwone oczy i tą minę tylko złowrogą. Ja nie widzę, o czym ty mówisz w ogóle. Złowrogi ponton. Czy ty coś brałeś, Ren? Albo czegoś nie wziąłeś? Widzę to, jak spojrzysz po prostu za nas. To nie, ja patrzę przed siebie ponton. Ogólnie rzecz biorąc, żeby za widzieć... Za nami takie dwa oczy, buzia. Złowrogi ponton. I te brwi takie dziwne. Dobra, czekaj, ja tu spróbuję nas pięknie doprowadzić na miejsce docelowe. Wszystko się zgadza, Ren. No wiadomo. Oho. Strzelają. No strzelają do nas tam z tyłu. To Paweł teraz kręci prawo, lewo. No nie mam innego wyjścia, no muszę nas dojechać do tego. Musisz nas dojechać. No. Można wejść na ponton, gdy jest tak włożony w ogóle? Nie mam żadnego pojęcia, ale myślę, że nie kombinujmy na razie. Tutaj wjedziemy już pięknie patrz. Chętnie bym to sprawdziła w innym trybie. O, czekaj, tutaj, tak, tędy. W trybie sprostowania? Tak. I wjeżdżamy.
No i wjechałeś, no ale pontonem dobra. Miałeś wjechać. Nie, no wjeżdżamy w całości. Ale masz tam czerwony dżem, bo musisz kanapkę jakąś stosować. To jest ketchup. No dżemik! No. To wiem, że lubisz truskawkowy dżemik. Dobra, mamy ponton, już chyba jest widoczny tutaj, w takim bądź razie. No i mamy, Także myślę, że teraz robimy kolejne misje jeszcze. Czyli nam zostały jeszcze dwa zadania. Chodźmy na zewnątrz. Znaczy dobra. Dwa misje przygotowawcze to jeszcze później. Ale na razie skupmy się na zadaniach. Dobra, słuchajcie, lecimy do kolejnej miejscówki, gdzie powinno być zadanie dla nas. Powinno być, tylko musisz tam... Muszę tu ładnie wylądować. Ren wypadł. Coś nam wypadło. No, super, Ren. Było to na nas tak. Czekasz? Dobra, wysiadam. Zobaczmy, co my tu mamy? Ukraść flary. Słuchajcie, to jest ten absurdalny, nie. Po prostu to absurdalna rzecz, czyli kradzież flar. Czujecie co temat? Tam oglądasz TikToczki? Nie, polajkowałem swój własny film. Dobra. Dobrze. Ale tego nie możesz robić. Słuchajcie, tutaj mamy do znalezienia. Tutaj to jest? Tutaj. Dobra, szukajcie tutaj w tej okolicy, na tym żółtym polu, będą flary do znalezienia. To jest jakieś małe pudełeczko z flarami. Więc ono może znajdować się wszędzie. Nie wiem, tutaj, ale te miejscówki są różne, wiecie? W różnych miejscach się pojawiają. O, chyba znalazłem. No i mówiłem, że tak właśnie będzie. No i co? Chodźcie, podejdźcie, zobaczcie, czy byście znaleźli. Jak zwykle. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak. Tylko nie podchodźcie, bo automatycznie... Zachowujesz się tak, jakbyś miał pójść, tak jakbyś wiedział, gdzie to jest wszystko. No bo ja wiedziałem po prostu, na co szukać. Widzicie te pudełko tam na tej łódce? Ja cię kręcę, to szukaliśmy. To szukaliśmy. Poczekaj. Chyba teraz was nie wypuszczę przez bramę. O. Dobra, panie strażnik, wyjdziemy drugą stroną. No i teraz mamy dostarczyć te flary na złomowisko, nie? Panowie w kamizelkach przyszli, bro. No ratownicy przyszli, że to i ten. To jeszcze nas policja goni, tak, tak, dlatego, że chodźcie... flary. Tak, dokładnie, także chodźcie szybciutko, lecimy do śmigłowca. What? I uciekamy. A to nie jest to straż patrzcie, przyjechali. Znaczy, no, taki... To jest słoneczny patrol. Słoneczny patrol przyjechał, ale nie? Ale jest zachmurzenie. Gołoklatesy. Dobra, wbijajcie, szybko. Wbijam. Otworzyłam ci drzwi i wlazłam do tyłu. Tak. O to właśnie walczyłem w życiu. Dobra, teraz musimy zgubić policję i dostarczyć te flary do złomowiska. To jest dla mnie absurdalne, bo te flary nie są drogie. No i nie są zakazane. Nie są oznaczone, nie ma na nich żadnych tych. Ren, czy możesz wylądować od razu w żółtym punkcie i dostarczyć, czy... Dobra, biegnę. Nie mogę. Zobaczymy, kto będzie pierwszy. Dobra, Ren nie podołał zadaniu z wylądowaniem. To ty musiałeś dobiec, bo ty miałeś flary. Tak? No. Ja cię kręcę, ja dobra. Ja tylko pomóc. Okej, słuchajcie, teraz jeszcze lecimy po kolejną rzecz. Dobrze, dlaczego? Czyli nożyce do cięcia drutu. Czujecie temat? To jest masakra. Masakra. Dobra. Ale Paweł, czekam na ciebie, chodź. Dobra, idę już. Dobra, no to słuchajcie, lecimy teraz do ostatniego zadania na mapie. Dobra. I to będą nożyce do cięcia drutu w tym momencie. To jest dla mnie absurdalne, bo tak samo przy te nożyce można sobie kupić. Nie wiem, no słuchajcie, nawet w Polsce za 50 zł kupicie, nie wiem, za dwie dychy może kupicie. Pójdziesz do grodniczego, a kupisz takie nożyce do ścięcia. Do budowlanego, żywotu. Nie? Po prostu. Idziecie do Leroy albo jakiegoś, nie wiem, w Carrefourze nawet może by się znalazły. Takie do żywopłotu czy coś, to też by się nadało. Tak. Dobra, dzwonię do naszego kontaktu. Nożyce do metalu. Ała. Okej. Okay. Jeśli jest coś takiego jak żywy płot, to jest coś takiego... Wsiadasz do nas, czy nie? No... Czemu wysiadacie? No bo... Myślałam, że będzie to blisko. No właśnie, jest blisko, ale nie aż tak blisko. Dobra, tu jest kolejna miejscówka, w której musimy szukać nożyc. Czekajcie, pozwólcie, że ja tutaj jakoś tak... O, wyląduję. Dobra, nożyce do cięcia drutu ogólnie wyglądają jak nożyce do cięcia... Dlatego ja nie wysiadałem, tylko poza płotem wylądowałem, widzisz, bo widziałem. Ale że co? Dobra, słuchajcie, nożyce pojawią się dopiero jak do nich podejdziecie i są bardzo małe. O, znalazłam. Znalazłaś? Poczekaj. Ja ich nie widzę, ale znalazłam. Poczekaj, pokażmy wszystkim. Ale ja ich nie widzę. O, Ren, widzisz, tu na murku leżą. To na murku leżą. Nie? Widzisz to? Aha, ja patrzyłam tu, gdzie zostawiałam. To takie to malutkie i ten, dobra, jeszcze bierz. Dobra, biorę. Bierz.
Dobra, chodźcie do śmigłowca, bo teraz będą nas znowu ścigać budowlańcy. No way. No. No way. Dawajcie szybko, 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 go, 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 go. I dobra. Na to nawet oni, samochodu wysiadł, żeby specjalnie oni no. potrafią oddać życie za ten nożyc. Dobra, teraz musimy zgubić, musimy uciec z policji znowu. I dostarczyć nożyce. Ogólnie śmieszna sytuacja z nożycami, bo jak ci wypadną Joszelka, to one wypadają po prostu fizycznie na ziemię. Dobra, Joszelka ma nożyce. O, Ren spadł. Mam nożyce, Ren tu spadł, widziałaś? Ren spadł, będę pierwsza i tak. Spadające Reny. Były takie, był taki, ogólnie taki, był ogólnie taki film bajka, że jedzenie spadało, pulpety i tak dalej. Było coś takiego. No, było coś takiego. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, skoro dostarczyliśmy, myślę, że tym kończymy ten odcinek. Dokładnie. W kolejnym odcinku kolejne misje przygotowawcze, no i finał napadu. Dokładnie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa. Pa pa. Na razie. Do następnego.